nożyczki. A już mogłem oprysk zrobić, nie? I wycinam to, co odstaje. Staram się to wyrównać. Tu też mi odstaje taki bandyta, żeby nie było zbyt ostrych krawędzi. Tu też. O. Okej. Ja wiem, że bez sensu lepiej wymienić już szczelkę. Może i tak. Ale ja lubię takie, kurcze, właśnie smaczki, wiesz? To jest w tym wszystkim właśnie najlepsze. Te takie smaczki, kurde. O. Dobra, tu nam nie haczy. Tu jeszcze kawałeczek taki malusi. Ok. Dobra. Teraz tak, tu mi jeszcze. Ok. Tu dojdzie. Tak. Tu jeszcze troszeczkę kleju. Albo nie. Nie ma sensu. Tu będzie dociskać. No zobacz. Pięknie, co? Cyk, 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 cyk. Teraz docisnę drzwiami i z banieczki. Ok, jeszcze jedno spojrzenie. Wyjść to nie wyjdzie. Współpracuje. No tu jest bardziej miękko, no ale tak czy tak współpracuje ładnie. Baja, dobra, robimy oprysk. O, zaczyna kropić, kurde. Też nie wiedziało kiedy. Tu mam oprysk. Zacznę od dachu, dlatego że na nim jest mnóstwo materiału. Dobra, tu jest masakra, zobacz. Ptasie, kubska, i dlatego chcę zacząć od dachu. I tu nie będę żałował materiału, tu pójdzie tego naprawdę grubo. Szyby mnie nie interesują. Interesuje mnie tylko i wyłącznie dach. I od razu, jak chwilę poleży, dodam mu piany. Ok. Dobra. Lecimy. W końcu mycie. Uwielbiam mycie aut. Najlepsze co może być to właśnie mycie auta. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie. Jak to kto, kurde? Oczywiście, że dziadzior. Dziadzior, dziadzior. Tu już byliśmy i zarzucę i wjadę z pędzlem na plastiki. Wiadomo. Tu też byliśmy, ale nie zaszkodzi. Ok. Opa. I przygotowane kolejne 1 do 20. EvoCar cały czas bryluje. Nic nie zmieniam. Produkt naprawdę bardzo fajny. Mocny, skuteczny, fantastycznie odtyka. Same plusy. Szybkość. Przytrzymuję, żeby dopompować na maksa. Tak lubimy. I nie wysychamy. Leżymy długo. Bardzo ładnie. Leżymy długo. Maska też potrzebuje dużo miodu. I uzupełniamy dach. Dobra, idą. tam trochę spłynie, przyschnie. O, tu widzisz, spłynęło trochę. Ok, na dachu siedzi wstrętnie i niech siedzi jak najdłużej. I co teraz? Teraz chodzimy i dorzucamy. Niech gryzie jak najdłużej. Wszędzie leży fantastycznie. Pamiętamy o dachu. Tu potrzebuje dużo tego miodu. Nie przysychamy. Nie przysychamy. Pilnujemy. Cały czas pilnujemy. Jeszcze jedna rzecz. Tu. Dobra. Na szybę też rzucimy. A co mi tam? Przednia jest zawsze obciążona najmocniej. Dostaje wszystko, co leży na drodze tak naprawdę. Zderzaki również. Dobra. Pędzel. Miałem pędzel. Gdzie ja go mam? Tu ten. Dobra, polecimy tym. Tym twardzielem. Kurde, gdzie ja go miałem? Nie przygotowałem sobie pędzla. A myślałem, że wziąłem. Widzisz? Nie przygotowałeś sobie pędzla, gościu kolorowy. Gdzie jest ten? Jest. Oczywiście na zewnątrz automotive car, żeby nie było. Ok, patrzymy jak tu wszędzie leży. Wszędzie jest, dobra. Patrz ile gnoju. Zobacz tu, w tych zakamarkach. I płuczemy, patrzymy, teraz oglądamy auto, czy gdzieś nie przyschło. Na dachu wszędzie jest, tu wszędzie jest. Gitara, dobra. Piękna pogoda na to. Tu nam coś. I tu, i tu. Nie kombinujemy, dorzucamy i jedziemy. I oglądamy auto. Tu zaczyna coś się dziać niedobrze. Tu, gdzie najwięcej wieje. Tu, bardzo niedobrze. Dobra, tu wszędzie leży, wszędzie leży, wszędzie leży. Tu zaczyna się kończyć. Dobrze. Dorzucamy. Gdzie jeszcze? Patrzymy. Tu. Ok. Jeszcze nas interesuje ten plastik z tyłu. tu. I możemy rzucać pianę. Teraz. Jeden do 10. Kleenex. Wróć. Pięknie to leży, cudownie. Teraz będzie ciągnąć wszystko w dół. Zajebieszczo. I co teraz robimy? To samo. Tym, że inaczej. Zielona szczota. Magiczna zielona szczota i najpierw szyby. Lustereczka. Wszędzie leży. Wszędzie. Brak zabezpieczenia. Szyby domyte perfekcyjnie. Opa. Pyk. Pyk. Dobra. Okej. I w górku? Nie, będziemy pukać. I teraz tu. Dotknąłem bluzą. Zobacz, jak ciągnie brud. Patrz. Idealnie. O, super. Ciągnie brud, ciągnie. I mięciutką teraz. Kochane plastiki. Okej, dobra. Okej. Im dłużej na lakierze, tym lepiej. Chyba mi zabrakło już pianki. Tak jest. Idealnie się wyrobiłem. Pół litra piany na 2 razy. I zaraz będziemy pukać. Jak zobaczymy, że już ma dosyć, że wszędzie ładnie. Ach, kurde, jedna rzecz wstępna niezrobiona. Tutaj do tego powinien być bardzo miękki pędzelek. Właśnie ten. Wstępnie napisy. To tak bardzo delikatnie, żeby tylko smyrnąć i zapomniałem o rejestracji. I znaczek, logo. No i tak później będzie jeszcze jechane. Ok, tu są krateczki. Dobrze. Elegansior. Dobra, będziemy płukać za chwilę. Coś jeszcze miałem ogarnąć. Coś nad czymś myślałem. Nie pamiętam nad czym. A, rejestracja. Z tyłu. Człowiek jak rzadko robi, bo się już nie chce, plecy nie pozwalają, to tak zapomina się. Okej. No dobrze. Myślę, że czas najwyższy wypłukać to wszystko. Ale najpierw woda. Pić mi się chce. Zimna. Niedobrze. Lecimy. Kurczę, wszystkie tasie kupy wszelkiego rodzaju, drobne jakieś takie, kurcze, klejące bajery, ładnie wybija. Skuteczny oprysk, to co ci pokazałem jest bardzo skutecznym opryskiem, myciem wstępnym, prełoszem, bardzo skutecznym. Zasadowy produkt do tego przykrywasz i są naprawdę wymierne efekty. Widziałeś? Ile jeszcze potrafi wybrać? Szybkie ruchy to musi sobie wyczuć. Ciach, 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 ciach. Pięknie, co? No właśnie. O to chodzi w tym całym bałaganie. Baja, dużo wypłukiwania, co? Tak, pierwszy raz jest zawsze chusteczkowo. Później po myciu właściwym wskoczę z osuszaczem, czyli opryskiwacz. Tak, bo przecież zebrać to, osuszyć to będzie tragedia, bo lakier szorstki, a tak zawsze jakaś hydrofobowość i będzie możliwość tego zebrania, kurczę, bo tak, no to jest katastrofa, kurczę, zobacz, jedna wielka tafla. Co mnie cieszy, tak jak widziałeś, zaatakowałem wszystkie możliwe, moim zdaniem, newralgiczne miejsca, jeżeli chodzi o zakamarki, i nic mi nie wypływa. Jak już wypukuję, to wypukuję wodę, a nie syf, który cały czas mi gdzieś się pojawia. To jest właśnie. Dlatego na początku takie było łażenie, krążenie. Okej. No dobrze. A teraz czym będziemy to na pierwszy raz? Słuchaj, produktem zasadowym. Co to będzie? Będzie to EvoCar. Jako mycie, zasada, jechane i inaczej można było użyć płynu do naczyń, ale najpierw chcę umyć zasadą EvoCarem, później jak już to ogarnę, będę chciał pierwsze co wjechać ze Strowelsem 1 do 1 i panel po panelu, żeby zebrać naprawdę już wszystkie takie biologiczne, można powiedzieć, osady. Zobacz, widzisz co tu się dzieje, te kropki. To nie wróży nic dobrego, coś tu jest tłustego. Więc wiadomo, Alfanol musi wjechać. Dobra, ja sobie przygotuję wodę do mycia. Jak tutaj, a uszczelka jeszcze, jedna rzecz, żeby ci pokazać, czy wszystko gro. No pięknie, no, no dziadzia. Nic się tu nie będzie wlewać, zobacz jak złapało, cudownie. Uzupełnione, uzupełnione, no. Fantastycznie, fantastycznie. Zobacz, myłem tu i jest brud. Dlaczego? Bo z uszczelki tu wydmuchiwałem. Później będę musiał jeszcze raz to przetrzeć, ale tu już jest elegancko. No, Ale tafla, co? Ładnie wygląda lakier. Taki mokry. Ok, słuchaj, mam 26 minut filmu, nagrania na tej karcie i bateria ma 44%. Może się udać. Jak widzisz, założyłem rękawiczki, żeby nie dotykać chemii. 60 ml na 10 litrów wody tego produktu EvoCar alkaliczny produkt, prewash, bardzo fajny, no zajebisty jest, no. Jako APC do pędzlowania, jako piana, naprawdę super produkt. Jak widzisz, padzik do mycia, gdyż ponieważ tutaj będziemy, żeby nie moczyć rąk, jest to jakby nie było mocna chemia, a dwa, jest zimno, jak zdejmę rękawicy, łatwiej sobie je ogrzeję. Zobacz pianę po tym, cudownie, co? I teraz tak, czy myć cały czas tym produktem? Nie, to jest produkt właśnie jak masz bardzo dojechane auto, jak auto jest, u mnie znajomy przeprowadza i wiem, że nie widziało jeszcze takiego oczyszczenia. Podstawa to są zasadowe produkty, kwaśne oczywiście też jak najbardziej, ale moim zdaniem tutaj, jeżeli chodzi o domywanie, szukamy produktów zasadowych, które dobrze domywają i są w miarę bezpieczne. A ten produkt taki jest. Fantastycznie odtyka powłoki. Druga strona, bo już czuję, że... Okej. Dobrze. Nie ma jak to być wysokim. O. I pstryk. Pięknie. Ok, tu już sobie mogę zejść. No dobrze, tu mamy zbanieczki. Idziemy na drugą stronę. Nie wyciskamy wody z takiego pada, tylko wypłukujemy zewnętrzną część. Wkładamy do wody i lecimy dalej. Na przykład maseczkę. I tu nie dociskamy, on jest na tyle ciężki, że on sam nam pozwala myć. Najgorzej będzie na panelach bocznych, jego ciężar niestety nie pozwala myć komfortowo, ale za to trzyma właśnie dużo wody. Mogę sobie zrobić taki myk, widzisz, i mam materiał do mycia. Ok, dobrze, tutaj byliśmy, lampy przemyjemy. Ok, słupeczek przelecimy. Super. Szyby to już będą milion razy myte. Widzisz, zobacz, niekończąca się historia z tym produktem. Cały czas piana, i przy myciu mega poślizg. Naprawdę mega. I tak jak mówiłem, nie moczymy, nie wyciskamy, zewnętrzna strona. Tutaj ruszamy, żeby złapał jak najwięcej materiału i lecimy dalej. Zobacz, ile towaru. I teraz tak, jedna strona, pstryk, odwracam, bo tu będzie największy gruz i myjemy dół. Tu już pojadę do końca na dole. Powinno się myć do połowy. Dwie rękawiczki, ale to jak już, kurczę, auto jest po wszystkich zabiegach, wtedy tak się możemy bawić. To przy takim gruziku jest to mało istotne, ale też staramy się oczywiście narobić jak najmniej bałaganu. Nie o to chodzi, żeby, kurczę, wlecieć z byle jaką szmatą. Dobra, okej. Odwracam i tu już wiem, że muszę jechać. Okej. Leży, leży. Co jest fajne, ta piana na długo leży na lakierze, naprawdę długo. Komfort pracy jest tu naprawdę elegancki. Można sobie pozwolić. Ok, widzisz, co się dzieje? Zobacz. Ok, fajno. Może mi się uda umyć auto, zanim się karta skończy. Miejmy nadzieję. Patrz, ile tu jest piany. No i tu już mamy, zaczyna być nieprzyjemnie. Zrobię tylko te płaskie powierzchnie. Ok. I nie bez powodu, słuchaj, wziąłem rękawice. O, dobrze. Ależ piana zajebista. Ok. O. Widzisz? Wszystkie zakamarki. Takie właśnie łobuziaki. Tu tą rękawicą będę chciał ogarnąć. Tamten pad niestety jest dobry, ale na dużych powierzchniach. Tu tego komfortu nie mamy. To już sobie możemy pozwolić po całości. Ok. No fajno. I szczelinka, plastik. No dobrze. Teraz tak płuczemy. Nabieramy towar i przechodzimy tu. Właśnie, tu nie myłem, nie? Tak, bo to czekało właśnie na tę rękawicę. Dużo zagięć, dużo wnęk, a ta rękawica mi pozwoli na to, żeby wszędzie dojść. Oczywiście tu już było pędzlowane, więc tak jadę, bo jadę, ale jadę. O, tak, między szczelinami. O, o, i widzisz, zginasz sobie i lecisz pod spodem. O, pięknie. No i o to nam chodziło. Dobra. Wiaderka zabieram ze sobą i idę na drugą stronę. Tu już mi zaczyna przysychać. To co robię? Już ci mówię, co robię. Dodaję trochę wody. Albo mogę nawet dodać samego produktu w oprysku, ale... O, robię taką chmurę. Niech uzupełni. A, kurde, ale dałem chmurę piękną. Nie wiem, GoPro przepraszam. Nie wiem, jak ty to widzisz. Mam nadzieję, że wspaniale. I lecimy dalej. O, tak. Tu byliśmy w środku. To już zaglądać nie musimy. Tu też robiłem. Ok. I robię dół. Bo odwrócę sobie teraz i zrobię górę. Ok, mało płynu, czuję opór, to tak nie chcemy. Ok, dobra, no mycie, tu naprawdę 50 ml na 10 litrów i niektóre szampony się chowają, jeżeli chodzi o poślizg, o domywanie, naprawdę fantastyczny produkt, obłędny. Ok. To już byłem, nie szkodzi, odwracam i góra zaczyna kropić. Niedobrze, niedobrze. Tu. Ale on jest ciężki, ten pad, ja pierdzielę. Na maksa. I łapiemy. I zobaczymy, czy na ile skuteczny był, ale mi prysnęło do oka. O! Widzisz, brak okularów też się kłania. Na ile był skuteczny oprysk i na ile jest skuteczne mycie na 2 wiadra. Zrobimy rewizję wody pod względem brudu. Bo wiadomo, wyznacznikiem moim zdaniem tej całej zabawy, słuchaj, to jest dobry przełóż. Dobrze przygotujesz, to naprawdę będzie to miało zajebiście wymierne efekty. Ok, co bym jeszcze chciał? Klameczki bym chciał, bo nie robiłem. Tu się nie da oszukać. Tu wszędzie byliśmy, dobra. Ok, czyli spłukanko i praktycznie można powiedzieć, że już jest po wszystkim. Widziałeś ile brudu w środku w rękawicy? To jest właśnie to. Nie wyciskamy wody. Ma siedzieć w środku, a zewnętrzną warstwę tylko tego brudu zbieramy. I... O. Dobra, i tu jeszcze teraz. O. Ok. Przechodzimy. Zobacz, widzisz? Zebrało. Mówiłem, że oszpadem tak dokładnie nie dojdzie i dlatego uwielbiam myć wełniakiem od Flexipad, czy to jest CarPro? Chyba CarPro, bo on, ten włos wchodzi wszędzie, słuchaj, wszędzie. Ok, cyk. Zobacz jak to długo siedzi, nie? No. Ok, no dobra, myjemy. Raczej wypłukujemy gamonia. Mam nadzieję, że karty wystarczy. Opsa. I to byśmy mieli na tyle. Później zrobimy oprysk, żeby go osuszyć. No i rękawiczki się przydały? Przydały się takie długie. Pamiętasz, oka na masce? Brak. Dlatego też mówię, pierwsze co? Zasadowe. Ok. Chodź tu maleńki. Opa. O tak właśnie. Coś nam nie zeszło i nie chce zejść. I znowu igiełka z tego kochanego drzewka. Co teraz? Płukanko. Zobacz plastik, jaka hydrofobowość. To znaczy, że co? Tak domyty. Dla mnie to jest oznaka, jeżeli chodzi o plastik. Jeżeli ma już hydro, to znaczy, że jest dobrze umyty. Ale tu przetartym. Ja pierdzielę. Widać, gdzie jest. Tu maszynowo jechał. Skurkowany. Oczywiście, słuchaj, minusem dobrze pieniących się produktów, takich fajnych, tłuściutkich z poślizgiem, to jest to, że z reguły one się źle wypłukują Tu z wypłukiwaniem no, luksusu jakiegoś nie ma, ale nie jest najgorzej. A teraz idę po rękawice, zobaczę ile mogę sobie jeszcze pozwolić w GoPro i wlatujemy z Alfanol OC ze Strovelsa 1:1 i czochranko panel po panelu. Jest rękawica, jest Alfanol. Tu weźmiemy tą paskudną ADBL-a, beznadziejna tragedia, to mało powiedziane. O, czuję szorstkość. O. Tak, jeszcze jest szorstko, tu jest szorstko. Ale delikatnie przesuwamy. Dorzucamy materiału. I delikatnie. O, i znika. No, zajebisty jest ten produkt, kurde. Tu jeszcze czuję szorstko. Później wjedziemy z Dejronami. Dobra. O, i znika szorstkość. I już mamy płynnie. Dobrze. Zobacz, jak poleciało na szybę. Co robię? Płuczę. Oczywiście, że płuczę. A, cudownie. Ok. Tam parabam pam pararam, tam 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 tam. I teraz już nie potrzebuję tak dużo tego produktu. Zmoczyłem sobie wodą. No tutaj szorstko. Na lampach nie ma dramatu. Ok. Cudów nie ma. Spoko. Odwrócę ją sobie. Teraz ta strona. O, tu jest całkiem przyzwoicie. Całkiem przyjemnie. Ok. Dobrze. Fajno. Wystarczy mu gnoju. Zobacz, hydrofobowość się pojawiła. Czaisz bazę. O co tu chodzi, co? Co jest kurde grane? Jak to? Dlaczego tak? Ano tak. Tłusty jest niesamowicie. Trzeba będzie go później jeszcze raz umyć to auto. Okej. Dobra. Chyba że jest na nim jakieś zabezpieczenie. W co raczej wątpię. Dobrze, teraz tu. Teraz tak robię tą stronę i pójdę na dach, bo dach będę chciał spłukać w tamtą stronę właśnie, gdzie będę robił później z drugiej strony. Ok, bardzo dobrze. Zrobimy teraz jeszcze tylny błotnik. Lampiony. Dobrze. Majstersztyk, majstersztyk. Odwrócę już na sobie, bo mnie zaczyna męczyć już z tej strony. Ok. Plastiki, rikitiki. I tutaj górku. I wypłuczemy. I przeskoczymy sobie na dach. Robiłem tu drzwi, nie pamiętam. Dobra. Chyba robiłem. Z tego co mi się wydaje. No, nawet czuję, że robiłem. Ok. Dobra. Wypłuczemy. Bardzo wydajny jest ten alfanol. Naprawdę. Masakra. Robisz i robisz. Minus tego produktu to też wypłukiwanie niestety, ale praca nim no to jest majstersztyk. Miękko, przyjemnie, fantastycznie. Dobra, atakujemy dach. Dobrze, opa, opa. O, nie jest źle, słuchaj. Naprawdę, myślałem, że będzie tu gorzej. Nie jest źle. Nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Super. Na masce było gorzej. Zdecydowanie. Muszę końcówkę dobrze wyczyścić. Końcówka musi być czysta. Gdzie jest ta igła? O, nie wiem. Złapało ją. Dobra. To odwracamy rękawice w takim układzie. Tu coś jest nieprzyjemnego. Nie wiem, cioto. Idziemy na drugą stronę. Zobacz, lakier jak się zaczyna szklić. Coś pięknego. Chemiczna dekontaminacja to jest podstawa. Ja już nie pamiętam, kiedy ja ostatnio glinki używałem. Nie widzę potrzeby, naprawdę. Uwierz mi, nie widzę potrzeby glinkowania auta. Ups, bo spadniesz. Zachowuj się. Dobra. Jeszcze z drugiej strony muszę popełnić. Tu. Ok. I tu. I tu. I tu. Ok. I pukanko. Odradzam robienia tego w słońcu. Na pewno nie przy tym stężeniu. Jeżeli już, to 1 do 10. Będzie mniej piany, ale będzie bardziej skutecznie, bardziej bezpiecznie. Kurde, lakier zaczyna wyglądać w końcu. Jakby luksusowo. Fajnie. Zajebiście. Zajebiście, zajebiście, zajebiście. Dobrze. Zostało nam 3 panele. W sumie 4. Tył najpierw. Ależ teraz jest dobrze już. Już zaczyna być, kurczę, bardzo przyjemnie, słuchaj. Mega przyjemnie. Odwracamy. Go osuszę, zobaczysz, albo może część sam nawet wyschnie. Ile robi dobre mycie, dekontaminacja. Oczywiście jeszcze nie jest pełna, jeszcze tu musimy z kwaśnym czymś wjechać, jeszcze na smołę, co lepsze. Ja tu nie czuję, żeby auto miało na sobie smołę. Zobaczymy. to jest uderzone czymś. Tu, gdzie widzisz hydro, to znaczy, że produkt jeszcze siedzi. Ok. I dlatego zaraz bierzemy płyn do naczyń i lecimy z myciem. Jeżeli chodzi o płyn do naczyń, idę po wiaderko. Zobacz, co się dzieje. Zobacz. Cudownie. Zobacz, jak ten lakier zaczyna wyglądać. Piękna sprawa. Piękna sprawa, ładnie, super. Przepraszam, mieliśmy zweryfikować wodę, prawie że już wylałem, w połowie się zatrzymałem. Jeżeli chodzi o mycie, zobacz. Patrz. Mycie po gruzie, co znaczy przygotowanie, prewash odpowiedni. Zobacz, czyściuteńka i dbanie o to, żeby rękawica zostawała, wszystki syf. Dlatego lubię te grube pady, bo one brud trzymają w sobie i ich nie wyciskasz, tylko zewnętrzny brud zostawiasz we wiaderku z separatorem i pobierasz później tylko w tym. Widziałeś? Z gruza, kurczę. No właśnie, i o to nam chodziło najbardziej. No i oczywiście wcześniej wymycie tych wszystkich, kurde, szczelin, nie? To była podstawa, żeby właśnie przy wypłukiwaniu nam nie wyskakiwały. No i teraz się zaczynają ujawniać nam rysy, niedociągnięcia na lakierze. Super, dobra, biorę płyn do naczyń. Ile? Na oko. Może to wystarczyć. Umyję go i pójdę coś zeżreć. Najlepszy detailingowy szampon na rynku. Ludwik. No tutaj mam inny akurat. Taki miałem, więc taki wziąłem. Ale jak możesz, to Ludwika bierz i słuchaj. Zrobisz nim nie jedno auto. Dobra, rękawica, której będę używał? K2. To samo co ADBL. Ten sam wypas. Ta jest trochę krótsza. No ta się akurat jeszcze tak nie zeszmaciła. O. O panie, połysk, raczej połysk, zapach, domywanie, cóż to za cudowny produkt, naprawdę, jak się tym myje, idealnie, dobrze, i pobór wody, i cyk, o, no po tym to już będzie miód malina. Nie wiem, czy w ogóle będę wskakiwał starym. Wjadę tylko z Dejronem, bo nie czuję tu smoły, ale może i wjadę, zobaczę. Jeszcze tego nie wiem. Nad tym jeszcze nie myślałem, bo czuję pod rękawicą, że rzeczywiście nie ma takich zabrudzeń z asfaltu. Nie ma tej smoły, naprawdę nie czuję jej. Bo to i lakier już nie ma tej szorstkości. Alfanol, OC to jest mistrzu, słuchaj. Żywica, świeży asfalt, wszystko, kurde, gniecie. Dobra, Ale cudownie się myje. O, a tu nawet mamy hydro. Coś tu jeszcze siedzi, obudziliśmy w nim hydrofobowość. Zobacz. Ha, kurde. O. Najbezpieczniejszy szampon na świecie z najlepszym wymywaniem i odtłuszczeniem. Płyn do naczyń. Prawdziwy, każdy prawdziwy detailer na pewno go ma i na pewno go używa. I nie wierz w cuda, że tak nie jest. Wszyscy go używają. Nikt się nie przyzna. Nie ma nic piękniejszego, jak przed korektą umyć sobie tym wynalazkiem. Czy przed zabezpieczeniem w ogóle, słuchaj. Już tak chwilą wymyć, tara, cokolwiek. Tak jak ja tutaj tego Strovelsa, też rewelacja. Plastik, jaką ma hydrofobowość, proszę, jak domyty. Cudownie, odwrócę ją sobie. No rewelacja. Panie, toż to mistrzostwo. Idę pod aborecik, zobacz. Ale będzie wyglądało to auto. Zrobimy lakier, damy klinerek, albo pójdzie tutaj Tartel Wax, Wax and Polish. Ewentualnie myślałem jeszcze, żeby spróbować, dostałem teraz od Neoxala wosk i pojechać klinerem, dać dzień, żeby usiadł, a na drugi dzień wosk. Zobaczymy. Uciekaj mi stąd. Jeszcze nie wiem. Nie podjąłem jeszcze decyzji. Zobaczę, jak już wszystko zrobię, w jakim stanie jest lakier. Ale Tartel Wax, orcze, Wax zrobiłby robotę niesamowitą. Właśnie pod sprzedaż jest perfekcyjny. Dla Milka handlarza to jest stworzony produkt. Nuda, co? Tak to wygląda. Niestety. Nie ma, tak jak na filmach. Jedziesz z gruzem. Duża ilość wody. Na testach to tak, wiesz, zrobił cyk, 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 pokazał i już. A ile trzeba włożyć roboty w to, żeby to wszystko przygotować pod głupią nawet korektę. Słuchaj, żeby zrobić Ci film, ja też muszę auto i panel stosownie przygotować. To nie jest tak, że ja sobie wezmę starą maskę czy cokolwiek i tam wjadę i tam niby, że doczyściłem. Muszę wszystko zrobić tak, żeby ten pad się nie uzupełniał, nie zbierał mi osadów, które zostały na aucie, bo z korekty będzie dupa. Tu chodzi o to, że lakier ma być perfekto i wtedy możemy bawić się w korektę. Także nie myśl sobie, że te wszystkie testy to tak bierzesz sobie pstryki i robisz. No tak nie jest. Jakbym miał wybierać między rękawicami, jeżeli chodzi o te właśnie flaki, to wybrałbym K2 zamiast ADBL-a. Jest troszeczkę lepsza. Niewiele lepsza, ale lepsza. Dobra. Jeszcze po rejestracji. I to, co teraz robię, lubię najbardziej na koniec. Uwielbiam wręcz. Jaram się tym. Cała zawartość. Fu! Żeby było gorzej go wypłukać. Nie, płyn do naczyń szybko idzie. Flunia! Ale tutaj widać, że się broni. Coś tu siedzi w tym miejscu. To jest tu, gdzie element był robiony. No, coś się broni. Coś się broni. Nie wiem co. No plastik to już w ogóle jakby miał zabezpieczenie. Tak domyty. Bomba! Tu też coś się broni. Na plastiku hydro jest fantastyczny. Na lampach też coś tam się broni. Tutaj widać, że coś siedzi. Tu ewidentnie. Plastiki wszędzie, zobacz. Zjazd jest piękny. Oprócz lusterek. Na dole też. Dobrze, słuchaj, i na tym zakończymy na chwilę, znaczy zakończymy, ja zakończę, idę sobie zrobić przerwę, coś szamnę, wypiję sobie kawusię na spokojnie, przerzucę filmy, z gruzika spłynie woda i podejmę decyzję, czy wjeżdżam starym, ale prawdopodobnie tak, wjadę starym, później podbiję z Dejronem i spróbuję tych nowych firm, raczej nowych, co dostałem od widza właśnie, ta firma, co to jest? Newcar. I powiem Ci, że fenomenalna mgła z tego. Zapach, kurczę, taki no typowo na smołę właśnie takich produktów, tarów. Zobaczę jak tu nad kole. No, ładnie to zebrało, słuchaj, gładziuteńko. Kurde, jestem pod wrażeniem. No tu widzę, gdzieniegdzie są, tak, o, kropeczki, jednak nie obejdzie się. Są, o, jedna, dwie, ale nie ma tego dużo. Tak, tu i tu na przykład. No dobrze, ok. To już wiemy, co robimy. Idę zjeść. Czy wrzucić do niego osuszacz teraz i byłoby z bani. I by się osuszył. Lepiej by było zebrać, nie? No właśnie, bo i tak starym będzie trzeba wjechać, więc kurde. Bo osuszanie takiego lakieru, ale dobra. To będę się martwił jak szamnę. Na razie głodny jestem, kawy mi się chce. No i jesteśmy w garażu. Zaczęło padać, słuchaj, jak skończyłem wypowiedź, zacząłem coś tam ogarniać, kurczę, i powoli zaczęło padać, więc wjechałem do garażu. Auto osuszone, tak jak widzisz, lakier, słuchaj, jest no najgorszy panel, oczywiście gdzie? Słuchaj, tam gdzie był lakiernik, zobacz. Wygląda jakbym pojechał goglinką. Tragedia. Tutaj ten panel to jest po prostu dziadostwo. Listwa widać tutaj dokąd było oklejone, jak jechał maszynowo. Mścił się strasznie. Tu jest niczego sobie. I teraz tak, smoła. Niedużo tego jest. Za to lotnej rdzy widzę jest trochę. Ale nic. Lecimy, słuchaj. Pierwsze co zrobię to umyję szyby, bo są czyściutkie. Umyję szyby produktem, który jest z niewidzialną wycieraczką. Dostałem to od widza, któremu serdecznie dziękuję. I to chyba był Dominik, z tego co kojarzę. Clintyl Hydroglas. I od razu jak wyjadę, bo będę pukał, zobaczymy jak to się będzie miało, jeżeli chodzi... Rękawy podwijamy, bo są mokre. Jak to się będzie miało z... kroplingiem, bo zależy mi na tym, żeby się za dużo tutaj nie pastwić, słuchaj, a mieć jako takie zapach, może być, ale tłuste, ojej, docieranko, takie se, docieranko mamy takie se, może być, o. Szyby, czy będę czyścił? Oczywiście, że nie, od środka i tutaj od zewnątrz pojadę właśnie tak jak teraz i to jest wszystko, słuchaj, no bez przesady, bo musiałbym policzyć naprawdę srogo za taką robotę. To i tak jak myślę przygotowanie do sprzedaży, tak żeby tylko popchnąć, to jest całkiem przyzwoicie. Ok, zobaczymy. No ciekawy jestem bardzo tego, na ile poprawi hydrofobowość, o ile poprawi. Nie no, szyba widać, że nie jest luksusowa. O. Dobra, zmieniamy. Przy tak wilgotnej aurze płynność jest, ale czy aż tak luksusowo? No nie, nie odparowuje tak szybciutko jak ten, który testowałem bez niewidzialnej wycieraczki, ale dramatu nie ma. Dobra. Jestem ciekawy jak ze smugami. Nie no, fajnie. Ok, no, całkiem przyzwoicie. Zostawiam i więcej już nie będę docierał. Nie ma sensu. A, tu. Bo chcę zobaczyć tylko na przedniej szybie. Teraz tak, jak ja tu zrobię dekontaminację, jak tu pada. Zaraz ci powiem. Wszystko w swoim czasie. Tarara. I to wieszamy tu. O. Tu zarzucę Dejron Tar Remover, a wyjadę na zewnątrz i osuszę. No, pogoda no popsuła się, Dobrze jest, ale to jest nie pierwszy i nie ostatni raz taki manewr. No dobra, słuchaj, to co? Wlatuję starym Newcar. O. No, atomizer szybciutko zepsuło. Widzisz? Już go zażarło. No, to jest tani atomizer. Muszę wziąć nowy. I tak to jest. I szukamy czegoś w miarę normalnego. Coś, co dźwignie. O, to jest chyba ten Tajwan. Zobaczmy. Jest. Ładna mgła. Fantastycznie się, słuchaj, aplikuje ten produkt, naprawdę. Płynność jest obłędna. Zobacz, jaka mgła. Fantastycznie się go aplikuje. No, wydajność to tu jest kosmiczna. Zajebiście, naprawdę. Wydajność tutaj jest konkretna. Co, już mi zepsuło? Następny? O, musi być hardkorowy skurczybyk. Musi być niezły. Dobra. Poszedł do Żyda. Następnego szukamy. Co my tu mamy? Guala. No tak, no. Okej, zobaczmy. Czy dźwignie temat? Czy też jest zepsuty? O, no i od razu. O tak. Guala do niego. Perfekto. Można powiedzieć. Super. Fajna aplikacja, słuchaj. Naprawdę jest super. Złego słowa nie powiem. Rewelacja. Część na szybę. Część tu. Zobaczymy, czy na lampach nie narobi bałaganu. Mam nadzieję, że nie. Tak właśnie nie lubię, bo auto nie jest moje. Towaru nie znam, ale nic. Dobra. I tak to będę zaraz rozprowadzał rękawicą. Fantastyczna wydajność, słuchaj. Naprawdę, coś niesamowitego. Jestem mega pod wrażeniem. Zapach oczywiście typowy dla Tara. Śmierdzi niesamowicie. No i tu powiem ci, że trzeba będzie chyba ukłon zrobić w stronę tego produktu, gdyż ponieważ, no patrz, aplikacja, wydajność na najwyższym levelu. Dobra, biorę rękawice. Pobawię się trochę. Pom, param, pam, 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 pam. Gdzieś tu była flądra mała. Jest. Widzę ją. O, chodź tutaj. No, gryzący. Gryzący, tak czuję, że w pomieszczeniu maska by mi się przydała. Fenomenalny, naprawdę. Zobacz, jak to siedzi. Obłędnie. Super. Panie. Ciekawe, od kogo oni to mają. Nie potrafię to z niczym porównać. Ten zapach tak naprawdę nic mi nie mówi. Idę tutaj, gdzie było najwięcej smoły. Tu, gdzie się wyczuwałem. Zobaczymy później, czy ją zebrał ładnie. No, płynność produktu jest obłędna. Naprawdę. Panie, rewelacja produkt. Ha, nie spodziewałem się. Nawet przez chwilę. Ale śmierdzi. Okej. Dobra. Oj, 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 oj. Volvo wróciło z trasy. Pięknie, zobacz, jaka czysta rękawica. Dobrze jest. Czyli dobrze domyty. Jak tar nie zbiera biologicznych zabrudzeń i smoły, tak jak mówiłem, za wiele na nim nie ma. Ok. Ok. Oś ty, chodź tu. Malutkie ty moje. Ok. No dobra. To co? Czekamy. Wezmę latarkę. Słuchaj, chcę zobaczyć, jak się sytuacja ma. Muszę się napić. Tutaj była gdzieś ta smoła. Pięknie zbiera, ale słuchaj, jak on siedzi. Niebywale. Naprawdę, siedzi wspaniale. Super. Idę przygotować sobie myjkę. Słuchaj, cały czas siedzi. Niesamowity produkt, naprawdę. Rewelacja. Także temperatura jest, jaka jest. Ręczny i ogień. Mam nadzieję, że nie napada na... Jeszcze sobie gumki założę. Że nie napada na GoPro, a jak napada i będzie słabo widział, przepraszam. O, wycieraczki z automatu lecą, a tak nie chcemy. Dobra. Hydroglas. No coś tam się dzieje. Spoko się wymywa. No może nie tak spoko, ale źle nie jest. Nawet fajnie się wymywa, naprawdę. No i na plastiku i wymyte. Super. Ale pada. Kurde. No dobrze jest, słuchaj. 12 stopni. Opady deszczu. Dużo wody. Ideolo. Początek listopada, nic piękniejszego na robotę auta. Jakieś tam hydro się pojawia, ale co mnie ciekawi, że połowa szyby jest w lepszym stanie niż tam. Nie wiem, tam coś, czegoś zabrakło. Nie wiem czego. Dobra. Ok. Lecimy teraz tu. Na lampie widzę rysy. No dobrze, to co, wjeżdżamy znowu do garażu. Wyłączam myjkę. Cyk. Myjeczkę chowam, żeby na nią nie padało. Dobrze. Zdejmuję gumiaki. Opsa. O, jak tu ciepło. O, jak przyjemnie. I leci. Dobra, kluczyk wyjmujemy. I jesteśmy znowu w środeczku. I zajebiście. No dobrze, słuchaj. Teraz tak, jeżeli chodzi o tą wycieraczkę niby, wiesz co, no słaby temat, słabiteńko. Tak, nijak, bez emocji. Bez emocji. Dobra, biorę się za osuszanie. Myślę, że nie ma sensu, żebym ci to pokazywał, bo będę latał z ręcznikiem, kurczę. Zresztą całość tutaj w sumie latam. Tu jeden już wisi, jest on. Już część wody złapały skurczybyki. I będę chciał wjechać z Dejronem. Powiem ci, że całkiem fajny, przyjemny ten. Całkiem przyjemny tar, naprawdę. Rewelacja. Tu jakieś dziwne place, ale to już było, jak już go myłem. Tu też. Ciekawe, co na nim się działo. Tu. Ojej, i to nie są od wody. Nie wiem, co to jest. Nie są to water spoty. Co to za dziadostwo? Czym to było robione? Cleaner wszystko zbierze. Cleaner wszystko zbierze. Powolutku, pomalutku. Tutaj góra to mnie nie interesuje. Interesuje mnie bardziej tutaj właśnie dół. Ok. Miałem ci nie pokazywać, a i tak widzisz, jadę z tematem. No trudno. Ok. Zapomniałem aż rękawiczek założyć. Fajny tar. Mocny. Tutaj były gdzieś te. No. Idealnie. No dobrze. Ok. Osuszymy skurczybyka. Zaraz wezmę sprężone powietrze. Na lampach widać, że bałaganu nie narobiło. To dobrze. Zapach jest bezlitosny. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś mega ostry gigant. A szybki tak czy tak. Trzeba będzie czymś liznąć. Prędzej czy później. Ale to już na samym końcu. Oj, oj, oj. Tadam, tadam, tadam. Pięknie. Ok. O, jakby luksusową. No dobra, no to słuchaj, Dejronik też z tej firmy wezmę. Żeby nie było. Jak już dostałem, to go wykorzystam. Fajny, fajny. Naprawdę tar mi się spodobał. Długo skórkowany siedzi. Bardzo długo. Ciekawe, od kogo oni go mają. Do kogo by to porównać? Już tyle tych produktów było, słuchaj, że mnie się już w bani miesza, kurde. Ok. Tam, taram, tadadadam. O. Bajeczka. Dobrze. Teraz tak, wezmę jeszcze jedną mikrofibrę. Tą sobie powieszę. Pyk. Pyk i pyk. Dobrze. Teraz ta. Raz. Dwa. No name. A. Ale tu już założę gumiaki. Wezmę sobie kawałek sprężonego powietrza, żeby tu i ówdzie wydmuchać. Dobra. Chodź tam, ręka. Baja. Ok. Noga i fu! Bardzo ładnie. No dobrze. No na szybach, kurczę, jestem zawiedziony. Myślałem, że będzie lepsze hydro. No cóż, wszystkiego mieć nie można. Ok. Dobra. Zobacz, jak tutaj, kurczę, ta tylna szyba w ogóle nie jest szczelna. Ja nie wiem, co tu jest grane. Ok. Tam tararam. Tam tararam. A taram ta tam. Cyk. Słabo chłonie. Ja wiem dlaczego. Została użyta do osuszacza. Zobacz, jakie to rysy. Ja. To ty sobie poleżysz. A weźmiemy coś innego. Nie wiem. A może to? O, Fluffy jest jeszcze, kurde, te to mają z 7 lat chyba. 7 lat, naprawdę 7 lat mikrofibra. A co tam? Cyk, buch. Zmoczmy ją, żeby złapała trochę wody. A może też ona będzie tak chłonąć jak i tamta. Zobaczymy. Nie, ta chłonie. No, 7 lat mikrofibra. I jeszcze służy. Albo 6, już nie pamiętam. Długo. Tam, taram. No i ta zbiera. Ależ to będzie długi. Jaki to będzie długi film. Nudny i długi. Lusterko i strzał i mamy czyściuteńko. No dobrze. Okej. Fajno. No dobra. Teraz jeszcze jedna rzecz, słuchaj. Fu! Bardzo ładnie. Tu wieszamy. Trafiego powiesimy, niech się suszy. Będzie służył na następny raz. Myk. I myk. I wisi. Co ja chciałem? A nie, jeszcze dach chciałem osuszyć. Albo nie, i tak za chwilę będę wyjeżdżał, dachu nie będę, na dach nie będę śmigał. Latareczka. Latarenka, latarenka. Jak to była ta bajka o pałacyku i latarence, tak? Pałacyk i latarenka. No dobra, smoły nie ma. Fajny tar, naprawdę fajny tar. Mocny, agresywny, ale fajny. To teraz co zrobimy? Teraz zrobimy, słuchaj, taki myk. Tu mam Dejron, 1 litr prawie. To gotowy produkt w formie płynu, który poradzi sobie z najtrudniejszymi zabraniami felg stalowych, aluminiowych i innych powierzchni. Doskonale usuwa spieczone pod wpływem temperatury zanieczyszczenia płynu drogowego oraz resztek smaru, które często przywierają do felg. No dobrze, nanieść produkt na 2 minuty, produkt będzie zmieniał kolor na czerwony i te sprawy. Okej, no dobra. No to lecimy. Teraz tak. No taka konsystencja ciekawa. Więc tutaj już przygotowałem sobie aluret, ale zmienimy na ten produkt. O. Żeby nam się nie pomieszało. Pstryk. Ten zakręcam. Ok. A z tym będziemy się bawić. Prawdopodobnie to będzie coś w stylu może kalwa, kto wie. Wow. Gęsty. Tak jest. Śmierdzi i gęsty. Standardowo, czyli dobrze. Ok. Ale aplikacja zajebista. Zobacz jak to się rozkłada. Co to kurde jest? Naprawdę. Od razu mówię, że już to miałem. Naprawdę. Śmierdzi. Na pewno to miałem. Tak, aplikacja jest wspaniała. Produktu równiutko. O, naprawdę, mgła fantastyczna. Nic bym tu nie zmieniał. Jeżeli chodzi o aplikację, kompletnie nic. Nic mnie tu nie drażni. Na chwilę obecną. Wow, równiutko. No powiem ci, że aluret się tak nie kładzie. Jestem miło zaskoczony. Kurde, muszę zobaczyć jakie ceny są tego produktu, bo osoba, która mi wysłała, chyba wiedziała co wysyłam. No maska się kłania jak nic, ojej. Naprawdę. Jak nic maseczka się kłania. No ale co zrobić? Jak już mówiłem, ciężko się mówi przez machę. Jestem miło zaskoczony, naprawdę. Zobacz, mgła, równiutko, oszczędnie. A jak wybiera? Nie wiem, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że mi trochę zostanie na felgi. To zrobię test. A powinno zostać. Dobra. I tym oto sposobem mamy całe auto. No dobrze. Bomba. Nie gryzie. No co? Naprawdę? No kurde, patrz. Patrz. Patrz, jacy oszuści. Jakie oszusty. Skąd oni to mają? Tam, taram, tam, tam. Tararidudum. Tu. Chcę opłukać butelkę, bo jak ją zostawię w garażu, będzie smród niesamowity. Bez wypłukania. A i tak smród będzie fantastyczny. Ze względu na to, że auto tu stoi. Dobra. Teraz tak, rękawica. Kolejna. Gdzie są tamte? Muszę to zestawić sobie. Ta to później pójdzie do wiadomego, do wiadomej rzeczy. Weźmiemy tę. Dobra. Ok. No tak. I mizia się opornie. Stawia taki opór. No, nie lubi miziania. Zarzucić bardziej to będzie do felk niż do lakieru. No ale nic. Zobaczymy, czy się rozbuja, czy będzie gdzieś czerwony w ogóle. O. Jak na razie nigdzie nie krwawi, słuchaj. Dobrze. Ta-da-da. Na sam koniec zrobimy już takie maksymalne odszczurzenie. To będzie prawdopodobnie aqua albo no co? Pure Chemii, nie wiem, ale chyba aqua, bo widzę, że szyby są mega dojechane. Mają mnóstwo waterspotów takich, kurczę, ciężkich. I raczej fajnie domyło, ale na przedniej widzę, że zostały takie kilka. Tutaj szczególnie przy tym, gdzie Pure Chemii sobie nie poradziło. Niestety. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Aplikacji tego produktu, zresztą tamtego też. Fajna mgła, naprawdę gęsty. Widać, że leży, leży i leży, i leży, i leży. Okej. No mizianie to nie dla niego. Widać, że to go nie bawi. Ok. No dobrze. To byśmy mieli. Wszystko? Prawdopodobnie wszystko. Jeszcze tu troszeczkę. Ruszyć, ruszyć. Ruszyć. I teraz niech już sobie zbiera. No nigdzie na razie nie zakrwawiło. Brak lotnej rdzy, słuchaj. No dobra. Dzisiaj zabawa z lakierem i nic więcej nie robię. Nie będzie mi się chciało na pewno zarzucać tutaj cleanera lub innego produktu zabezpieczającego. Zrobię to we wtorek. Dzisiaj jeszcze siłownia. Chcę ogarnąć sobie muły, żeby się nie przepracować tutaj. Ok, jeszcze jedna rzecz. Jak już zarzuciliśmy w ten sposób, zarzuciliśmy. O, ta. Śmyśmy. Ok. I przykrywamy pędzel. I tu, gdzie z reguły jest najwięcej trochę osadów mineralnych. Dobra. O, krwawi. Na rejestracji krwawi. Dobry znak. Czyli lotna rdza jednak występuje. Dobrze. Potrzebuje czasu, żeby się rozkręcić, ale widać, że jest taki żelowy i długo posiedzi. Tak, zdecydowanie. Siedzi, siedzi i siedzi. No, dobrze. Przednia rejestracja też krwawi. Na białym to od razu widać. No dobrze. Bardzo ładnie na lampach też siedzi równiuteńko. Super. Super, super, super. Pędzel do płukania. Dobrze, że pada. APC na szybach będzie wspaniale współgrać z tym deszczem. Ok. No, tak jak piór chemii jest fajny do takiego bieżącego właśnie, jest delikatny, to tak i moim zdaniem, jeżeli chodzi o jakość, cena, nie ma konkurencji. Czyli przyjemność pracy, bezpieczeństwo. Tak, Aqua, kwaśna APC, no też nie ma konkurencji pod względem hardkoru. Naprawdę, jak już coś nie daje rady, bierzesz tamten i na wdechu i ogień. Ok, damy mu jeszcze trochę. Zobaczę, ile tam mam baterii. i 20 minut filmu ponad. Dobrze jest. Akurat ogarniemy to. Wyjadę, wypłuczę, zarzucę akwę na szyby, po kolei na gąbeczce i na rękawicy. Szybkie płukanie. Ogólnie to całość pojadę. Prawdopodobnie. Tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy, jak się sytuacja ma. Oglądam. No siedzi, siedzi, obrzydliwie siedzi, słuchaj, i to siedzi równo. Rozlał się i już. Bardzo fajnie. Wezmę sobie latarkę inspekcyjną. Coś pięknego, naprawdę, fajna. Fajna chemia. Bez dwóch zdań. O, tu już zakrwawił, widzę, pięknie. No jest, nie ma dużo lotnej rdzy. Tu widzę, no wybiera. Tu coś jest, nie, tylko przód, tutaj. Mało jeżdżone, słuchaj, o, na listwach widać, że ładnie wybiera maska. Jest, są też, no, robi robotę, to niech gryzie, niech sobie gryzie, dobra. Ok, pokuszę się jeszcze zrobienie sobie piany. O, tu zbiera, tak, piany, wyjadę i dorzucę mu piankę i niech sobie to powoli wszystko się wymiesza. Czy nie ma sensu, jak myślisz? Mógłbym sobie zrobić, kurczę, z Iron X od CarPro. Właśnie, kurczę, nie pomyślałem. Wspomóc troszeczkę, ale luz. Jeszcze chwilę niech pogryzie i wyjeżdżamy stąd. Tak, dobra, lecimy na deszcz. Myślę, że mu wystarczy. Czy gdzieś przysycha? No kurde, nie chcę, zobacz. Ale siedzi. Niezły jest, kurde. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Tak krążę, szukam dziury w całym i nie potrafię znaleźć. No ładnie, ładnie. Ciekawe, kurczę, od kogo ten Dejron. Co tam jest napisane na butelce w ogóle? Jaka firma? Skąd? Dlaczego? Po co? To już może gumiaki od razu założę. Nie, najpierw pójdę mocz honorowo oddać, słuchaj. No, Unia Europejska. No i już, no. Z Częstochowy. O. Z Częstochowy. Dobra. Słuchaj, wyjeżdżam. Wystarczy. Ops. Wiesz co? Powiem ci jedną rzecz, podpowiem ci coś. Bez kluczyka ciężko się wyjeżdża, naprawdę. Przynajmniej tym autem. Uszczelka jeszcze trzymam. Trzyma. Zobacz, kurde. Nik. Tutaj już autko wyłączymy. Ok. I gitara. Włóż kartę pamięci. Dziedzia. Wystawiamy maszynę. Tam. Opsa. O. I ogień. Bardzo ładnie. Tutaj zaczynaliśmy, nie? No dobrze. Co chciałem powiedzieć, że słuchaj, przy takich temperaturach taka chemia zdecydowanie wolniej działa i zdecydowanie gorzej. Możliwe, że nawet wszystkiego nie wybrało jak powinno. Powinienem zrobić jeszcze jedno podejście, ale no bez przesady, no tak jak mówiłem, no nie będziemy robić prezentu osobie, która kupi to auto. A z doświadczenia wiem, że minimum 2 razy. I to takim dobrym Dejronem. Raz takim właśnie hamem, który siedzi długo, wybiera, a później lecisz szybkim. Na przykład szybki, o właśnie, Ironix chyba, tak? No właśnie, od CarPro. No, jest bardzo szybciutki. Albo ADBL Liquid. Newralgiczne miejsce w tym aucie, pod tą listwą bardzo dużo chemii się dostaje, zauważyłem, tu trzeba zwrócić uwagę. O, przestaje padać, zobacz jaka się tafla zrobiła. Tar ma to do siebie, że niestety dodaje trochę tej hydrofobości, ale poczekaj, zaraz ci pokażę jak zrobimy, że to hydro będzie wróci takie hydro maksymalne, jakbyśmy odetkali powłokę. Dobrze, tu jeszcze. Teraz tak, nalewam wody. Wróć do wiaderka. Może być to. Może być to. Ok. Zresztą światło tyle to nie jest mi potrzebne w garażu. Nie ma sensu. I od razu lepiej. Od razu lepiej. Teraz tak, zobacz, jedna strona szyby tylko złapała hydrofobowość. Dziwny ten płyn. Cyk. Rękawica. Moja ulubiona do kwaśnego APC niech będzie. Od Akły. Ok. To już mamy. Już wiemy, co będziemy używać. Pstryk. Ciach. Stój. Nalewamy wody. Dodajemy najlepszego szamponu na świecie. Będziemy neutralizować płynem do naczyń. O. Wystarczy. Pięknie. Rękawica. I już biorę. Jest. I siedzi. No dobra. Jedyny atomizer, który nie zabiła Aqua. Od Koch Chemii. Koch Chemii. Chemię. Dzisiaj pogoda sprzyja na takie manewry. Ale śmierdzi, ja pierdzielę. Człowieku. Ok. Dobra, rękawica ma super poślizg. Ale gąbka będzie miała fajniej. Piękna gąbeczka. Duża. Przyjemna rękawica tu i obyś nie spadła. O tak, inna robota. Słyszę nawet gdzie i jak. To pięknie. Słyszysz? No właśnie. Rękawica fajna, ale przy lakierze lepiej się sprawdza. Dobra. Druga strona. Bardzo ładnie. Ok. I płyn do naczyń. Bajeczka. Bardzo przyjemnie. I ok. I pukanko. Piękna tafla. I znowu. Łobu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu. I tu używamy dużo siły. Szyba to tam akurat odporna jest na takie manewry. No chyba, że złapiesz jakiegoś konkretnego gruza, no to wtedy może być problem. Raz. I dwa. No tu jest dużo materiału, czuję. No, z tyłu to ma na korbę. Już wiem, o co chodzi. Myślałem, że są elektryczne. To jest korba. Opadło. Przepraszam, bateria się skończyła. A zrobiłem już dwie szyby. Nie zdążyłem sprawdzić. Jeszcze mam 15 minut filmu. Akurat ogarnę wszystkie szybki. Dobra, tam niech leży płyn. Tu rozprowadzimy. Dobra. I tył. Pięknie. Dobra. Pięknie. Piszczy. Wypłuczemy z korczybyka. Oczywiście mogę od razu tak podbić, ale jak wiesz, że było dużo moczone, później coś przyschnie i znowu będą zacieki, więc... dobra, tu mamy. Druga strona. Druga strona, ale najpierw jeszcze... Płyn do naczyń. Tim. Dobrze. Bzy, niech sobie tam leży ten płyn. A my przechodzimy tutaj. Tak jest. I czochranko. Czyli rozprowadzam i zostawiam. Nie. Rozprowadzam. Dobra. O, tutaj to już jest masakra. Chyba z tej strony stał. Od strony słońca? Czy z tamtej? Nie pamiętam już. Gdzie było więcej glonu. Okej. I lecimy. Dobra. Pięknie. Bardzo ładnie. W tym filmie Karate Kid, co mu kazał docierać na aucie jako ćwiczenie, jako trening. Dobra. Bardzo ładnie, bardzo pięknie, bardzo fantastycznie. Pukanko tu. Okej, chodź tu i pukanko tu. Fantastyczna sprawa. Teraz płyn do naczyń. Op! No i to, tego nie chciałem. Op! Oj, za szybko. Tararam, tadadam. No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty tego to... właśnie nie chciałem. Okej. Okay. Bajeczka. Będziemy musieli zrobić jeden myk. To i tak jest do wyrzucenia, to niech sobie leży. A miałem mówić, że znając życie, to mi z tego spadnie, albo wiatr zawieje. Ale co zrobić? Trzeba będzie ją wypłukać w łobuziarę. Bardzo pięknie. Dum, dum, dum. Jakby luksusowo. Dobra, naprawiamy rękawice. Trzeba było powiesić ją na wiadrze, w gamoniu. Na pewno prysnęło na GoPro. Na bank. Muszę wytrzeć. Od razu zmieniłem kartę. Mam 93% baterii i godzinę filmu, z czego bateria szybciej się skończy. No dobra, lecimy dalej, słuchaj. Teraz zabawimy się lakierem. Opa! Ok. Tu. Tam, tararam. I tak panel po panelu będziemy miziać i płukać i zostawiać. Stryk. Teraz już wiem, że muszę zrobić tak. To od razu, żeby nie kusiło do śmieci. Pięknie. Dobrze. Totalna tafla. Teraz to już nic nie mamy na nim. Teraz to by można było już po tym kłaść powłokę, słuchaj. Naprawdę. O, pstryk. Dobrze, teraz sobie zrobię cały bok, tutaj, zrobię dach, wypłuczę na tamtą stronę, czyli standardowo, widzisz, tak żeby w jedną stronę, cały bok sobie pojadę. Dobrze, że dzisiaj pada. Jakby było słoneczko, w życiu bym tak nie zrobił, bo to wszystko widać, że poszło też i na szybę. Nie namówiłbyś mnie na to, nie ma mowy. No już brakuje poślizgu na tym panelu. Już jest dobrze. Co mnie cieszy, pod rękawicą czuję gładkość, płynność, zero zadziorków jakichkolwiek. I o to nam chodziło. I tutaj nie wiem, wiesz co, tak teraz myślę właśnie cały czas nad zabezpieczeniem i nie wiem, czy nie położę tutaj CC Water Golda, tą drugą wersję, ten taki tłusty, to jest taki obrzydliwy, ale on srogo przyciemnia i może dać fajne efekty tutaj. Ale śmierdzi ten produkt, ja pierdzielę. Okej. O, idealnie. I co robimy? Pyk i wieszam. I pukanko. Chodź tu do mnie. Pięknie. Super. Rewelacja. Taborecik. Najpierw wyłączę światło. Po co ma ciągnąć prądzik? Jak i tak mnie w środku w pomieszczeniu nie ma. Gdzie? No widzisz, jak nie urok, to sraczka. Muszę to wypłukać. Dobra, okej, okay. Kurwa, ale mi nie idzie. O. Tak, no właśnie. Wszystko fajnie. Ale jeszcze właśnie czas go wymyć z kurczywyka. No tutaj już na płynie do naczyń to jest taki poślizg. O, tak naprawdę to już mi się nie chce, już bym sobie posiedział w domu, ale to już niedługo dziadzia, jeszcze chwilę. I po takiej czyszczeniu śmiało możesz kłaść powłokę. Naprawdę, to już możesz po płynie do naczyń osuszyć elegancko i może wlatywać powłoka. A najlepiej jeszcze taka, która na maksa przyciemnia. O. Na szyby też pojedziemy. Wiadomo. O. Miodzio, miodzio. Ok, to tą stronę mamy z bani. Pięknie. Teraz taborecik. O. I teraz rękawica. Teraz tak. Ale mgliście. Czy to sąsiad odpalił? Nie, mgła jest. Zachmurzony. Może zaraz zacznie padać. O tak, tutaj zdecydowanie jest bardziej szorstko. No to tutaj dorzucimy materiał. Tak, tu jest zdecydowanie bardziej szorstko. To bez dwóch zdań. Ale zaraz się to zmieni. Okej, super. Dobra. Ale śmierdzi. Niesamowicie. Wokół tego też często są. Woda się osadza, też zostaje osady takie wapienne, mineralne. Okej, no dobra. Jeszcze druga strona. Bardzo ładnie. Sobie chwilę poleży. Dobrze. Smrodziuch jeden. I od razu słupeczek. Szybę też wyhaczymy. A niepotrzebnie, ale już. Muszę pamiętać o niej. Dobra. Tabojet zabieramy. Myk. I lecimy. Pamiętamy. Pięknie. O, akurat sięgam do połowy. Taki ze mnie byku. Okej. Dobra. Druga strona. Pipiripi. Pipiripi. Jakby luksusowo, jakby luksusowo. Pięknie. Nie, ja jednak wrzucę cleaner. Szukam ten lakier na maksa. A co tam? Raz nie zawsze. Dla potrzeb filmu choćby nawet. Kurde, a dlaczego nie? Już drugiego, tak długiego na pewno nie nagram. Nudnego. Znaczy wszystkie są nudne, ten jest wyjątkowo nudny. Dobrze. Pyk. Zajebiaszczą. Zajebiaszczą. Idzie tej wody troszeczkę, co? Żeby wszystko dokładnie wypłukać. Etap po etapie. Ok. Lecimy dalej. Widać, gdzie kapnęło. No, tak to jest. Zobaczymy, jak się zachowa z tej strony. Akurat go wykorzystam już na maksa. Tutaj jest cały czas jakieś hydro. Nie wiem, co tu siedzi. Nie wiem, co tu było grane, nie wiem, kiedy było robione, ale cały czas mi się tu pojawia hydrofobowość, słuchaj. Tu, gdzie był prawdopodobnie lakiernik. Czy on tu jakąś pastę z wypełniaczem, jakimś, kurczę, woskiem zarzucił, bo wcześniej po dekontaminacji takiej konkretnej powiem Ci, że tego nie było widać. Teraz się dopiero ujawniło, jak jest spieprzone. Ok. No dobrze. Cyk, fuch. Ok. To niech se siedzi. A ja przejdę do zderzaka. Lamp plastikowych nie będę ruszał, nie widzę potrzeby. Bardziej zależy mi na lakierze. Chromy były targane. No, prawdopodobnie to auto widziało takie mycie dwa razy, pierwszy i ostatni. Chyba że trafi w dobre ręce i ktoś odstawi do detailingu lub sam będzie się bawił w takie właśnie pierdoły. Kto wie, tego to nie wiadomo. Gdzie pójdzie, kto go przejmie. A może zostanie, nigdy nic nie wiadomo. No dobrze. Myślę, że to i tak jest nad wyżyczką. No. Dziadzia, pamiętaj, nie wczuwaj się. No kurwa, nie potrafię. No. Jak można... Znaczy, to miało wyglądać tak, że mam wziąć, umyć i położyć. No jak umyć i położyć? No jak? No przecież to ani przyjemne, ani praktyczne. A nie wiadomo, czy auto się sprzeda za dzień, czy za dwa. Więc lepiej niech... posiedzi, bo może miesiąc trzeba będzie czekać. A jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, że ja muszę być też zadowolony z tego, co robię, bo inaczej to nie ma sensu taka robota. Nie widzę, nie ma sensu robić coś, tym bardziej jak masz hobby, z czego nie będzie zadowolony. No jaki to ma sens? Żaden. Dobrze, teraz go tylko jeszcze umyję. I to będzie już na wszystko. Znaczy się wszystko już. Już więcej się nie będzie. Tu zobacz, widzisz? Jak kapnęło. No, tak to wygląda. Ale śliskość. Ja pierdzielę. Zajebiście. No i tu się właśnie zaczynam już cieszyć. Lakier po prostu już czuję, że nie ma nic na sobie. Słuchaj. Ten padzik śmiga z tym płynem do naczyń jak opętany po tym. Naprawdę. Ja przypominam sobie, jak było na początku, nie? I to jest właśnie ten etap, gdzie zaczynasz już widzieć ten przełom taki, że kurde, jest dobrze, już jest fajnie. Już mi się zaczyna podobać. To jest właśnie ten moment. Super. A następny będzie, jak zarzucisz cleaner i oszukasz lakier. O, już się nie mogę doczekać, a będzie fajnie wyglądał. Dobra. Chodź tu, chodź tu. O, misiu. Tak. Umyjemy Cię, łobuziaczku, elegancko. Tym. Lustereczko. I tu troszeczkę jeszcze. Mogło coś zostać. Szyby to trzeba uważać z tym produktem. Trzeba tak pilnować, słuchaj. Niesamowicie. Ok. Ostatnie namaszczenie. O. Pięknie. Już się robi ciemno. Znaczy ciemno, już wieczór, już czuć. O 16 to tu już będzie gleba, ale my już będziemy w garażu prawdopodobnie. O, tak. No, ok, ostatnie pukanie. Znaczy w sumie nie ostatnie, bo jeszcze coś na niego wleci. Co mi się podoba, że na dachu już jest total tafla. Przedtem były takie plameczki, że tam były niedociągnięcia. Nie. Wiem, co się stanie. Nie namówisz mnie na to. Teraz tak. No, totalna gleba. I na to liczyłem. Jedyne co, to plastiki, jakby siedziała tam powłoka. Tak właśnie ma wyglądać doczyszczone autko. Zero, kurcze, hydro. A po korekcie, jakbym zrobił, to by była totalna tafla. I znaleźć takie zabezpieczenie, żeby tak woda zjeżdżała, kurde. No dobra, idę zrobić, słuchaj, miksturę z tego produktu, którego nie ma na rynku i prawdopodobnie nie będzie i którego raz tylko użyłem. Tu mam opryskiwacz. W tym była woda przygotowana specjalnie, litr. I teraz tak, pod powłokę oczywiście tego nie robimy lub pod jakieś zabezpieczenie. Ja tu będę wskakiwał z cleanerem, więc na to sobie mogę spokojnie pozwolić. Mieszamy. Ile tu mamy? Fajny zapach takiego energetyka. 12 ml na litr. Zobaczymy, co to zrobi. Sam jestem ciekawy. Dobra. Łyk wody. I będziemy skurczybyka osuszać. Dobra. Lecimy. Która godzina? 15, idealnie. Zjem obiadek. O, syczy. Syczy na mnie. Już się zaczyna. Już się zaczyna. Już. Zapach obłędny. Zobacz, już się zaczyna. A jest właśnie to. I zawsze tak robię. Jeżeli wiem, że będzie korekta czy cleaner, zawsze, słuchaj, zarzucam hydrowosk. Firma najmniej istotna, taki, który tobie odpowiada. Zobaczymy, jak ten się zachowa. Zobacz, co się dzieje. Można by było tak zostawić i oddać. Oczywiście, że tak. Całego litra wywalę. Co ja będę z tym robił? Nie używam takich produktów na co dzień. Szkoda, żeby to w ogóle zostało. Ale to jest fajne. Szyby od razu będą miały jakieś zabezpieczenie. No ładnie, ładnie. Widać, że robi robotę. Wywalę całego. na dachu jak najwięcej. Jak najwięcej chcemy na dachu. Tam. O, ale tam nie chcę złapać. Na maseczkę też możemy. Tu nie chcę złapać. To mu pomożemy. Tu ma opór jakiś, kurde. I zacznie lśnić i wszystko lakier. I teraz pyk i już do oddania i z głowy. A środek? Powiem, że zapomniałem. Na środek przeznaczę jeden dzień. To będzie wszystko. Pięknie, co? Super. Ostatnie pukanko, słuchaj. To już na pewno. To ci nawet obiecuję, że to już koniec. O! No i mamy wszędzie hydro. Zajebiście. A do czego zmierzamy przy takich produktach? Słuchaj, zmierzamy do tego, żeby było jak najmniej wody. I tu nie jest powiedziane, że im więcej produktu, tym lepiej. Właśnie im mniej, tym fajniej. Tutaj myślę, że 10 ml to by było spoko, nawet 5. Zobacz, jak mało wody. I dlatego Koch PW bryluje, bo tam 5 ml i tej wody jest naprawdę malusio. Dobrze. Ok, no to teraz możemy sobie osuszyć już na spokojnie, też nie pada strzał. Ok, ręczniczki. I znowu zostawiłem światełko, nie wiem po co. Słuchaj, wybacz, zobaczę, ile mam możliwości nagrywania. Ok, 33 minuty i 54% baterii. Jeszcze coś podziałamy. Oczywiście, że bierzemy tego grubasa. I wskakujemy pierwsze co na dach. Tu będzie dużo zbierania. Pięknie. Hopa. Ops. Pięknie. A właśnie. O to nam chodziło. Zajebioza. I poślizg jest i wszystko, słuchaj. Tarara. Kurde, no zajebiste hobby, naprawdę. Zajebiste. Kiedyś no też było fajne, ale jak zarabiasz, to tak, no tak nie cieszy tak mocno. Tak inaczej jest, tak gonitwa. Nie zazdroszczę tym, co z tego żyją. Zobacz, widzisz, odkurz. Tu było wszystko malowane. Już, to co oznacza, przedtem tego nie widziałem. A teraz ewidentnie widać tutaj odkurz. Tu dotąd było malowane. No właśnie. Czyli perfekcyjnie dziecia domyłeś. Perfekcyjnie. Ok. Inne oczyszczanie, inne wycieranie. Jak już teraz wiesz, doszło zabezpieczenie. Lakier jest dogłębnie doczyszczony. I można powiedzieć, że był odtłuszczony. Tak, powłokę mógłbyś położyć bez problemu. Oczywiście. Dlaczego nie? Z tym, że płyn do naczyń i później ewidentnie wjechać z jakimś płynem inspekcyjnym, najlepiej z eraserem, dodatkowo jeszcze odtłuścić po płynie do naczyń, lub użyć szamponu, który, słuchaj, jest bez dodatków. Może być to 767. Zajebisty jest do tych spraw, naprawdę to jest w ogóle mistrz, zbiera wszystko, dobrze domywa. Może być żółty, o, wróć, żółty FX, jak najbardziej, a najlepiej płyn do naczyń, najlepiej Ludwik i ogień, słuchaj. Najpierw szybki, ale wilgotno, słuchaj, strasznie. Dobra. O, to jest Chińczyk? Nie, to jest Workstuff chyba. Albo Chińczyk, już nie pamiętam. O. Okej. Okej. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo pięknie, bardzo pięknie. Ok, i teraz spokojnie. O. Przy bocznej płaszczyźnie, jak masz taki ręcznik właśnie ciężki, połóż go sobie na dłoni, patrz, cyk, tu, robisz myk i jedziesz całością. Dłoń tutaj go trochę przytrzymuje, tu minimalnie on ci spada, ale nie dociskasz go, on ci spada i jedziesz, tylko spokojnie, o, i już, i zmieniasz strony, ciach. Ewentualnie możesz sierą się delikatnie przytrzymać. Zaczyna to wyglądać, co? Dobra. Zajebiście, cieszę się, że wyszło jak wyszło. Cieszy mnie to, wiesz co, że lakier dostał już śliskości i nie ma tej chropkowatości na niej, że jest dogłębnie doczyszczony. To mnie najbardziej z tego wszystkiego cieszy, bo no to jest sukces. To jest, no, moim zdaniem 70% sukcesu, właśnie wyprowadzić sobie lakier tak, żeby później przy korekcie to, no, przyspiesza robotę, no uwierz mi, im mniej syfu na lakierze, tym zgrabniej idzie robota, zdecydowanie. I później co byś nie położył i jak byś nie zadziałał, będzie luksusowo. Glinka możesz, ale ja bym unikał glinki, kurczę, zrobić taką dekontaminację. Oczywiście jak trzeba, wlatuje z Dejronem nawet i 2 razy, jak trzeba to i 3. Kurde, no, ale rzadko się zdarza, żeby aż 3 razy, to już musi być naprawdę mistrzowskie auto, które, zobacz, 1 ręcznik i takie auto ogarniasz, bez problemu, ok, ciach. Poślizg przy osuszaniu przy tym produkcie, no taki se, wiadomo, że tu nic nie ma, nie? Pod spodem, więc też jakiejś rewelacji nie będzie, nie oszukujmy się. No i później tylko przemyjemy szybki. No zajebiście. Ok. Następna robota dopiero pojutrze i to będzie lakier. Będę chciał go już zrobić, a później wnętrze, albo wnętrze i lakier. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Najważniejsze jest to, że już mam to zrobione. Chłopaków ci nie będę pokazywał, jak robię, bo to jest bez sensu. Leżą, czekają, nie bój się, nie zapomniałem o nich. Na nie też przyjdzie czas. Może nawet jeszcze dzisiaj. Super, zobaczmy, gdzie tu jeszcze jakieś niedociągnięcia. Już muszę lampy zaświecić. Teraz tak, jak już jest ciemno nieraz, wystawiam lampy, to mam taki uchwyt, widzisz? Wrzucam z tej strony, z tamtej strony stawiam lampy i też działam, jak jest ciemno. No trzeba sobie radzić jakoś, nie? Co mnie cieszy, że wszystko wyglądać już zaczyna dobrze. Zobacz. Pięknie, co? Rzućmy okiem. No bardzo ładnie. Bardzo ładnie, słuchaj. Także dzisiejszy dzień tak sobie zakończę. O, tym akcentem później będę chciał jeszcze poćwiczyć. Ok. O, dobra. Oczywiście tu jeszcze będę krążył go do suszy, wezmę sobie sprężone powietrze, gdzieś tam dmuchnę w środku w garażu, no ale no po co ci to będę pokazywał, po co? I chciałbym też właśnie, że nie mam, z tego względu, że nie mam ogrzewanego garażu, żeby on sobie postał ten dzień, żeby to wszystko spłynęło z niego, żebym miał też komfort, jeżeli chodzi o kładzenie cleanera maszynowo. Specjalnie kupiłem pady najtańsze, jakie są możliwe, za 20 tam parę złotych finiszowe, i mogą się okazać, że one będą nawet całkiem fajne, bo takie wymacałem, bardzo przyjemne. I malutki 70 bola na takim plastikowym, zresztą zobaczysz to. No dobra, słuchaj, ja na dzisiaj kończę sobie już te domywania lakieru. Tak jak widzisz, no jest przeprawa, dużo wody. Oczywiście każdy pewnie ma swoje patenty, można też i uzupełniać produkty, można tar położyć później Dejron, można dorzucać pianę. No wiadomo, no tutaj to już na bogato. Ja w ten sposób się bawię, ja lubię po kolei produkty, nie lubię miksować, ja muszę widzieć, że produkt mi pracuje, muszę wiedzieć, gdzie mi przysycha. Tak kurczę, miksować tara z Dejronem jakoś tak nie bardzo. Są ludzie, co to robią i okej, no niech będzie. Coś jeszcze? A, szyby. No właśnie, to jest szybki strzał właśnie, gąbka i APC. Tylko musisz uważać, kurczę. Musisz uważać, bo jak widzisz, no elegancko, zaraz wejdę do środka do auta, zobaczymy jak to wygląda w aucie. No pięknie, kurde, super. Jedyne co, tu jeszcze smurza, ale to jest do wytarcia, kurczę. Bardzo ładnie, słuchaj, no porysowana niesamowicie, ale co mnie cieszy, nie ma już osadów. No i dobrze, a tu? Perfekcyjnie, tylko umyć. No dobra, no. Okej. To co ja teraz będę... pojutrze. Tak, pojutrze będę chciał chyba zająć się lakierem.